Jak trochę nie nagrywał, bo wakacje, a wakacje sprzyjają odpoczynkowi i nie chce się nic zrobić. I słów kilka postanowiłem powiedzieć, jak wyglądają wakacje na etacie. Na etacie to znaczy, jak już pracujemy normalnie, mamy 20 dni urlopu na cały rok, a nie tak jak co niektórzy mają ferie i 3 miesiące wakacji. No, te czasy już niestety bezpowrotnie minęły. Jak to mówią, dobrze to już było. Tak więc do emerytury trzeba czekać 6-7 lat, pewnie niewielu z nas dożyje w tych nerwach i w tym szaleństwie, które nas teraz otacza. Także jak wygląda mniej więcej urlop na etacie? Ano, wygląda mniej więcej tak, że dziś po początku roku musimy sobie zaplanować, kiedy chcemy mieć to okienko urlopowe. Oczywiście jest walka cały czas między różnymi pracownikami, żeby wziąć to swoje okienko urlopowe w tych miesiącach najfajniejszych, najcieplejszych, lipiec, sierpień, no jeszcze wrzesień. Nie zawsze się tak da, bo wiadomo, że nie mogą iść wszyscy naraz na urlop, ale zawsze no, jakimś tam sumptem nam się uda te chociaż 2 tygodnie wcisnąć tego urlopu. Tak więc wygląda to tak, że na początku roku planujemy sobie już gdzieś jakiś tam wyjazd do jakiegoś ładnego miejsca, no bo cały rok ciężko człowiek pracuje, to trzeba jechać odpocząć, najlepiej, no nie wiem, gdzieś na jakąś inną półkulę, do Meksyku powiedzmy. No i jak ta sprawa wygląda już przed tym samym wyjazdem? Najpierw oczywiście jest szaleństwo, bo okazuje się, że jak jesteśmy z Katowic, to wylot mamy z Warszawy. Jak jesteśmy z Warszawy, to na pewno będziemy musieli lecieć z Katowic albo z Rzeszowa, bo to nie da się tak jakoś zgrać, bo to zazwyczaj takiego farta nie ma, żeby wszystko nastąpiło w jednym. Także kończymy powiedzmy piątek po południu, kurna, robotę, trzeba lecieć, przygotować się, spakować to wszystko, towarzystwo, żony, dzieci, dmuchane materace, skrzydełka, nie wiadomo co, pakujemy to. Skakujemy furę, jedziemy kurnia na to lotnisko, mamy fart, jak nam się w tym samym miejscu trafi, jak się nam nie trafi, no to jedziemy na drugi koniec Polski, żeby lecieć na wymarzone wakacje. Oczywiście jedziemy przez to wszystko, co tutaj widzicie obok mnie w tej chwili, czyli Polskę w budowie. No wiadomo, że no te autostrady same się nie zrobią, w nocy nikt nie przychodzi, ich nie rozwija, tylko no musi ktoś je zbudować, na to trzeba trochę czasu, no ale są utrudnienia w związku z tym, ciągłe korki. Także w nerwach dojeżdżamy, bo musimy być 4 godziny przed odprawą, potem nam wszystko sprawdzają, czy nie wnosimy bomby, kurnia, długopisu, czy różnych innych bardzo niebezpiecznych przedmiotów na pokład samolotu. No i już lecimy, 18 godzin w samolocie, czy tam może czasami wylosujemy mniej, lecimy, dolatujemy, już to piękne miejsce, ale jesteśmy tak potwornie zjebani, że nie chce nam się nic. Oczywiście mamy tak zwany jet lag, czyli strefę czasową zmieniamy zupełnie, organizm się nie jest w stanie do tego przyzwyczaić przez krótki okres czasu, także przez pierwsze 3-4 dni chodzimy, kurna, jak przetrąceni. Jak już zaczynamy lekko dochodzić do siebie, no to się okazuje, że trzeba będzie zaraz wracać, ale żeby wykorzystać takie wakacje, no to wiadomo, jak się jedzie z większą grupą, to trzeba się nagle nałoić, kurna, alkoholu wysokoprocentowego, tak, że przez 3 dni znowu nie wiemy, co się dzieje. Mogliśmy to robić u siebie w ogródku, ale jednak w ogródku u wąsatego Meksykana jest dużo przyjemniej. Tak więc jak już pierwsze 3 dni zaliczymy zgon ze względu na zmianę strefy czasowej, kolejne 3 dni zmarnujemy lecząc kaca giganta. Daj Bóg, że jeszcze nie wylosujemy typowej zemsty faraona, aczkolwiek w Meksyku niekoniecznie. Tak więc nas nie będzie czyściło przez jeszcze kolejne 3 dni. Także mamy 2-3 dni na odpoczynek. Najgorzej jeszcze, jak sobie zapakujemy tak zwane wycieczki fakultatywne, bo na takich wszystkich wyjazdach jest o tyle fajnie, że zawsze jeszcze mamy powiedzmy 10 dni, ale na 7 dni możemy sobie zaplanować 7 czy 8 dni wycieczki fakultatywne. Zazwyczaj to wygląda tak, że po budkę o 4:30 rano wsiadamy gdzieś w jakiś autokar czy w jakiś busik, jedziemy gdzieś 300 km w jedną stronę, tam oczywiście chodzimy, oglądamy, robimy sobie zajebiście fajne fotki na Facebooka. No i potem wracamy mniej więcej o 1:00 w nocy i znowu jak sobie zapiszemy się na kolejną wycieczkę fakultatywną, znowu 4:30 pobudka, wstawać, trzeba jechać, kurnia, zwiedzić jak najwięcej, no bo jest 10 dni, a najlepiej przez te 10 dni zobaczyć wszystko, co się tylko da na świecie, czy tam w danym kraju, lub tu też na całym kontynencie. Także jak już żeśmy doszli do siebie, wytrzeźwiliśmy, przeszliśmy przez wycieczki fakultatywne, to zaczyna się akcja
pakowanie i powrót do kraju. No oczywiście pakujemy się, trzeba kupić pamiątki jeszcze dla wszystkich, dla całej rodziny, dla wszystkich ciociów, wujków, kolegów z pracy. Trzeba nakupować co najmniej 200 kg dodatkowego bagażu, za który zapłacimy dość słono, oczywiście przy odprawie celnej. No i oczywiście wracamy do domu, potem wchodzimy do samochodu. Jak się jeszcze nie okazało, żeśmy nie zgasili lampki i mamy pełny akumulator, odpalamy go i bez najmniejszych problemów startujemy, jedziemy do domu, wracamy. No i po tym urlopie jesteśmy zjebani jak koń po westernie. Oczywiście nie za wiele z tego wszystkiego pamiętamy, bo był taki rozgardiasz, takie szaleństwo. Jeszcze jak oczywiście dojdzie do tego, że jak dojedziemy do pokoju, to każdy z naszych rodaków jest wymagający. Okazuje się, że nie ma pokoju z widokiem na ocean, tylko na śmietnik. No to trzeba robić aferę. To wszystko dodatkowe nerwy kosztuje, dodatkowy czas. Także no ja w tym roku postanowiłem nie uczestniczyć w tych zabawach. Mogłem jeszcze wylosować na przykład bankrutujące biura podróży, to wtedy to już jeszcze fajniej, bo albo zostajemy gdzieś tam na kontynencie i musimy się o siebie martwić, albo w ogóle żeśmy wypłacili hajs, który żeśmy oszczędzali przez cały rok, świnka skarbonka pobita, no i niestety trzeba jechać nad Solinę. Nie mówię, że nad Soliną jest jakoś nie za fajnie, no ale jak ktoś się nastawił na wyspy Bora Bora, a musi jechać na Solinę z namiotem, to może być różnie. Także powiem Wam, że korzystajcie z wakacji, jak macie jeszcze wakacje. Jak już jesteście na studiach, to jeszcze macie 3 miesiące, no chyba, że kogoś kampania wrześniowa dopadła. Tak więc polecam, bo później każdy taki wyjazd to jest po prostu istne szaleństwo. Istne szaleństwo.